Ja się nazywam Jakub Orzeszek, jestem niedawno wypromowanym doktorem literaturoznawstwa. Moja praca doktorska dotyczyła cielesności u Brunona Schulza, ciał erotycznych i ciał żałobnych. I ten wykład dzisiejszy będzie pewną kompilacją problemów związanych z tym pierwszym członem mojej pracy, czyli z ciałami erotycznymi, a konkretnie z problematyką pornografizacji ciała i właśnie estetyzacji ciała, no przede wszystkim ciała kobiecego, przez narratora Schulza i przez rysownika Schulza. To wystąpienie jest podzielone na 7 części. Ja postaram się zmieścić w około godzinę i pozostawić potem trochę czasu na ewentualną rozmowę. Fragmentami będę czytał, ale mam nadzieję, że uda się to zrobić w sposób w miarę dynamiczny. Pierwszy fragment nazywa się Uśmiech losu. O ile wiadomo, Schulz został publicznie oskarżony o szerzenie pornografii tylko raz. Doszło do tego latem 1930 roku w Truskawcu w związku z ekspozycją jego prac i płaskorzeźb Joachima Kachanego w Domu Zdrojowym. Zdaje się, że była to także jedyna za życia Schulza próba ocenzurowania jego twórczości z powodów obyczajowych. Historia znana jest dzięki Juliuszowi Flaszenowi, doktorowi chemii i koledze Schulza, który w liście do Jerzego Ficowskiego już w 1948 roku opisał swoją rolę w tym zdarzeniu. On miał pomóc Schulzowi w zorganizowaniu tej wystawy i, jak się zaraz okaże, w obronie Schulza. Tak opisał reakcję samego artysty. Pewnego dnia wpada do mnie poirytowany Schulz i woła: niech pan sobie wyobrazi, wezwano mnie do zarządu zdrojowego i oświadczono, że jakiś bawiący tutaj na kuracji senator zażądał kategorycznie zamknięcia mojej wystawy, będącej jego zdaniem ohydną pornografią. Wniósł skargę na ręce starosty Drohobyckiego, żądając natychmiastowej interwencji. Ten senator to, jak pisze Flaszen, 77-letni Maksymilian Tullier, radny Lwowa, profesor i dawny rektor Politechniki Lwowskiej. Jeden z przywódców Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. A zatem, jak głosi program Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji z 25 roku, państwo winno zapobiegać szerzeniu się literatury i sztuki o podkładzie pornograficznym. O samej ekspozycji jednak wiadomo niewiele. Flaszen wspomina, że składała się z kilkudziesięciu prac malarskich i rysunkowych, spośród których, i tu cytat, najliczniejsze były szkice piórkiem i ołówkiem, przypominające techniką i tematem Felicjana Robsa. Z kolei w notach prasowych pisano o obrazach i grafikach. Przypuszczalnie więc znalazły się tam również kliszwery z Księgi Bałwochwalczej oraz o rysunkach, tuszem, akwafortach i obrazach olejnych. Pewne jest tylko, że, i tu znowu cytat z Flaszena, ponad całą kompozytorską twórczością artysty ciążyła dyktatorska władza ciała kobiecego nad w psiej uległości będącą męską niewolą seksualną. Flaszen relacjonuje Ficowskiemu: uspokoiłem Schulza i sprawę całą nazwałem uśmiechem losu, o ile oczywiście wszystko rozwinie się o tyle pomyślnie, że starosta istotnie zarządzi przymusowe zamknięcie wystawy z tych, a nie innych motywów. Niestety stało się inaczej. Protest Tulliego nie przyniósł spodziewanego rezultatu. W obronę wziął Schulza burmistrz Drohobycza i właściciel Truskawca, Rajmund Jarosz. A skandal, który, co ironicznie, ale i przytomnie zauważa Flaszen, mógł zadziałać jak marketingowa trampolina, został unieważniony, zanim się na dobre rozpoczął.
Ale przecież nie zupełnie, bo choć po interwencji polityka nie zachował się żaden ślad w prasie, a najpełniejszym świadectwem tego zdarzenia, już dzisiaj właściwie nie do zweryfikowania, jest ów list Flaszena, to antypornograficzne oskarżenie z 30 roku stało się popularnym biografemem, często powracającym w narracjach o Schulzu. Z jego pomocą możliwe było stworzenie, na przykład przez Jerzego Ficowskiego w regionach wielkiej herezji, zmitologizowanego portretu bohatera, rozpiętego niczym dr Jekyll i pan Hyde między figurami skromnego nauczyciela i pornografa. Jest to także zgrabna figura biograficzna, która pozwala przedstawić Schulza jako prowokatora skłóconego z wartościami propagowanymi przez konserwatywne społeczeństwo. Juliusz Flaszen jednak miał rację, mimo że nie mógł znać pojęć takich jak system sławy czy kultura obnażania, spopularyzowanych dopiero na przełomie XX i XXI wieku. Skandal, choćby nawet niedokonany, choćby ledwie zasugerowany, może być skutecznym narzędziem powiększania owego kapitału uwagi. Także po śmierci pisarza. Podobne nadzieje musiał mieć przecież wydawca książki Anny Kaszuby-Dębskiej Bruno, epoka genialna, umieszczając na czwartej stronie okładki zdania o charakterze promocyjnym. Jako nauczyciel, nieznoszący swojej pracy, za sprawą księgi bałwochwalczej, nazywany przez niektórych szerzycielem pornografii. Pornografia w recepcji Schulza najczęściej funkcjonuje więc jako biograficzna anegdota lub powabne hasło marketingowe, powabne mniej lub bardziej. Wciąż przy tym brakuje krytycznego namysłu, nie w ogóle, ale w tej szczególnej odnodze literaturoznawstwa, jaką czasem nazywamy szulcologią, brakuje krytycznego namysłu nad pornografią jako kategorią estetyczną i strukturą wyobraźni. Myślę, że dopiero takie spojrzenie pozwoliłoby zapytać, na ile, jeśli w ogóle, pornografia może być kluczem, właściwie jednym z kluczy, do trudnego i chyba nadal niedostępnego tematu, jakim są przedstawienia seksualności w dziele Schulza. Druga część nazywa się Schulz versus Schulz. Jest to porównanie współczesnej Schulzowi recepcji jego twórczości artystycznej z recepcją jego twórczości literackiej, właśnie pod kątem tego pornograficznego lub nie erotyzmu. Niedostępność tego tematu odsłania się już w pierwszych tekstach krytycznych o Schulzu. Ich lektura pokazuje, że zasadniczy problem od początku sprawiała tu dwujęzyczność Schulza, który operował w twórczości zarówno obrazem, jak i słowem. Gdyby polegać jedynie na głosach z dwudziestolecia, można by odnieść wrażenie, że w kontekście przedstawiania seksualności między Schulzem artystą i Schulzem pisarzem zachodzi poważna asymetria, jeśli wręcz niezerwanie. Do seksualnego opętania, i to seksualne opętanie to jest cytat z jednej z recenzji, do seksualnego opętania artysty odnosili się niemal wszyscy recenzenci Schulza. Na uwagę zasługuje przy tym konsekwencja, do pewnego stopnia zresztą zrozumiała, ale czasem jakby szablonowa, z jaką komentowano jego pracę najchętniej w porządku genealogicznym, czyli poszukując dla nich uzasadnień w twórczości poprzedników Goi, Robsa, Wertzleya, raczej rzadziej Klimta czy Klingera. Właśnie od tego porównania zaczyna się recepcja Schulza w pierwszej recenzji jego wystawy z 20 roku. Henryk Hescheles napisał, że Schulz kształcił się na książkowych produkcjach Robsa i Goi. W następnych latach, recenzując kolejne ekspozycje Schulza, a było ich w ogóle za życia artysty około 10, pisano między innymi o, i tu zbiór cytatów, zdań,
o tajemniczej atmosferze buduaru, o seksualno-satyrycznych kompozycjach, które opiewają demonizm kobiety, władczyni seksualnie obłąkanych męskich błaznów, groteskowych postaciach męskich i demonicznie rozpasanej cielesności. Zauważano też dręczące artystę zagadnienia stosunku dwupłci, głębokie problematy psychologiczno-socjologiczne stojące na pograniczu patologii seksualnej. Arthur Lauterbach, który w 1929 roku poświęcił Schulzowi entuzjastyczny szkic w chwili, oprócz techniki chwalił w jego pracach niemiłosierną prawdę, objawiającą się w erotycznym monotematyzmie. I tu cytat z Lauterbacha. Jeden z najzasadniejszych motorów twórczości Schulza, erotyzm, przenika swą energią każde pociągnięcie rylca, znajduje swe dobitne akcenta w każdej frazie i tonacji płyty. Te żywiołowe i niekiedy skrajne reakcje krytyków były oczywiście podsycane sadomasochistycznym zabarwieniem schulzowskich erotyków. Mogło ono przywodzić na myśl pornograficzną ikonosferę i wydaje się, że tak właśnie niedaleko pornografii sytuował sztukę Schulza na przykład malarz Adolf Bienenstock, gdy w 1922 roku, chyba nie bez protekcjonalności, recenzował jego prace pokazane w salonie wiosennym we Lwowie. To, co dla Lauterbacha i innych przychylnych Schulzowi krytyków było znakiem indywidualizmu, tu cytat, krwawiącym fetyszem serca, w oczach Bienenstocka stanowiło naiwny ekshibicjonizm i rodzaj przekupstwa, które w gruncie rzeczy miało polegać na ekscytowaniu widzów erotycznymi obrazami. Pisze on tak. Sfera uczuć o podłożu seksualnym posiada bardzo silne powinowactwo z pierwiastkami estetycznej wrażliwości, gdyż uczucia te związane są w świadomości każdego człowieka z intensywnymi wyobrażeniami przedmiotu erotycznego pożądania, z którego czerpią swe soki żywotne. Ta wyłączność tematowa artystycznej inspiracji Schulza jest jego najsilniejszą, ale pod pewnymi względami i najsłabszą stroną. Z jednej strony przyciągają i fascynują uwagę naiwnego widza, który czyta te obrazki jak sensacyjną opowieść erotyczną, z drugiej jednak strony mąci czyste źródło bezinteresownej kontemplacji estetycznej, wprowadzając do niej pierwiastki czystej sztuce zgoła obce. I podsumowuje, człowiek o pewnej kulturze artystycznej szuka w tych pracach czegoś więcej, jak plastycznego uzmysłowienia erotycznych marzeń. Na tle tych głosów, nieważne nawet czy piętnujących, czy afirmujących Schulza, zastanawiające jest milczenie krytyki literackiej. Temat w pierwszej recepcji sklepów cynamonowych i sanatorium pod klepsydrą właściwie nie zaistniał. A jeśli już, to na marginesie głównego nurtu, w niewiele mówiących ogólnikach, takich jak wydobywanie z duszy ludzkiej utajonych instynktów albo za wiele w tej poezji erotycznych wynurzeń. Na ulicy Krokodyli, gdzie, jak wiemy, znajduje się antykwaria dwuznacznych wydawnictw, zatrzymał się w 1934 roku chyba tylko jeden recenzent sklepów cynamonowych. Profesor Tadeusz Sinko, skryty pod inicjałem R, stwierdzając, że konstrukcja tego opowiadania jest reprezentatywna dla całego zbioru. Do kuriozalnych, choć bynajmniej niebłahych świadectw recepcji należy też jawnie antysemicki, obficie czerpiący ze słownika faszystowskiego, a to był czerwiec 1935 roku, atak recenzenta warszawskiego Dziennika Narodowego, który napisał, że u Schulza dominuje metafora żydowska i że jest to metafora seksualna, koprograficzna, cyniczna, zdegenerowana. Główna dyskusja o prozie Schulza przebiegała jednak innym torem.
zdominowana była przez wielkie zagadnienia ideologiczno-społeczne, raczej obce zresztą autorowi Sklepów. W starciach światopoglądowych, których tematami były pokolenia literackie, zobowiązania literatury wobec narodu czy ludzkości, Schulzem posługiwano się zwykle jako przykładem negatywnym. Zarzucano mu co prawda, tak jak w ogóle młodej literaturze lat 30., tu cytat, niezdrową atmosferę seksualną, tak na przykład Jerzy Andrzejewski napisał, czy chorą manierę, która miała się charakteryzować między innymi przerostem seksualizmu, tak z kolei napisał Ignacy Fik. Jednak tym, co rzeczywiście drażniło krytyków i czego wielu z nich nie potrafiło zaakceptować w prozie Schulza, nie były sprawy płci czy seksualności, ale brak tak zwanego pionu moralnego. W kwestiach polityczno-ideologicznych właśnie. Proza Schulza była w oczach recenzentów niemoralna artystycznie z innego powodu niż jego rysunki i grafiki. Ich zdaniem znacznie bardziej niebezpieczne, bo grożące deprawacją całego paradygmatu kultury. W sklepach cynamonowych i sanatorium pod klepsydrą były na przykład manipulacje pojęciem czasu, szemrana ontologia, metafizyczny no man's land, podważanie przyczynowego skutkowego obrazu świata, brak mocnego projektu etyczno-moralnego, schronienie się przed historią w sztuce. Słowem, jak napisali Kazimierz Wyka i Stefan Napierski, antyhumanizm i utwierdzanie chaosu. Część trzecia nazywa się seksualne spojrzenie. A przecież w prozie Schulza wcale nie brakuje scen erotycznych. Łatwo sobie wyobrazić, że część z nich konserwatywna opinia publiczna mogła uznać, jeśli nie za pornograficzne, to przynajmniej za propagujące pornografię. Choćby z powodu samej jej obecności w świecie prozy. Nie trzeba długo szukać. Jedną z takich scen naszkicował Schulz już w sierpniu, otwierającym sklepy cynamonowe. Rozgrywa się ona w domu ciotki Agaty, a jej bohaterami są Józef i jego starszy kuzyn Emil. I tu dłuższy cytat, ale chciałbym go przeczytać, bo wydaje mi się kluczowy. Podążyłem za nim. Siedział nisko na małej kozetce, z kolanami krzyżującymi się niemal na wysokości głowy, łysej jak kula bilardowa. Zdawało się, że to ubranie samo leży, fałdziste, zmięte, przerzucone przez fotel. Twarz jego była jak tchnienie twarzy, smuga, którą nieznany przechodzień zostawił w powietrzu. Trzymał w bladych, emaliowanych błękitnie dłoniach portfel, w którym coś oglądał. Z mgły twarzy wyłoniło się z trudem wypukłe bielmo bladego oka, wabiąc mnie figlarnym mruganiem. Czułem doń nieprzepartą sympatię. Wziął mnie między kolana i tasując przed mymi oczyma wprawnymi dłońmi fotografię, pokazywał wizerunki nagich kobiet i chłopców w dziwnych pozycjach. Stałem oparty o niego bokiem i patrzyłem na te delikatne ciała ludzkie dalekimi, niewidzącymi oczyma, gdy fluid niejasnego wzburzenia, którym nagle zmętniało powietrze, doszedł do mnie i zbiegł mnie dreszczem niepokoju, falą nagłego zrozumienia. Ale tymczasem ta mgiełka uśmiechu, która się zarysowała pod miękkim i pięknym jego wąsem, zawiązek pożądania, który napiął się na jego skroniach pulsującą żyłą, natężenie trzymające przez chwilę jego rysy w skupieniu, upadły z powrotem w nicość i twarz odeszła w nieobecność, zapomniała o sobie, rozwiała się. I to koniec tego cytatu. Scena ta, zawierająca jeden z najświetniejszych schulzowskich opisów twarzy, zasługuje na uwagę co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że dokonuje się tu właśnie za sprawą pornografii inicjacja seksualna Józefa. Suplementarna, a kto wie czy nie alternatywna wobec inicjującego blasku księgi, który znamy z opowiadań Genialna epoka czy właśnie Księga.
tu idzie o widok odmienny od olśnienia. Widok obnażonego ciała, widok odkrywający skrytość. Widok wydobywający odmienność seksualną. Pamiętamy zresztą, że na ostatnich stronach księgi, schowanych w bieliźnie Adeli, kierunki oznaczeń moralnych przesunęły się dziwnie i że jesteśmy tu w innym klimacie, w którym kompas uczuć działa na opak. Po drugie, ta scena jest istotna dlatego, że przebudzenie seksualne Józefa u Schulza od razu jest zabarwione perwersją. Paweł Dybel napisał o nim na przykład, że to zła inicjacja. Widmowaty substytut inicjacji prawdziwej, która w życiu Józefa nigdy się nie wydarzyła. Kuzyn Emil, ów mężczyzna bez twarzy, który wprowadzając Józefa w tajniki seksualnych rozkoszy, odszedł od razu w niebyt i zostawił go, tak pisze Paweł Dybel, z horrorem własnych fantazji. Emil pojawia się tu w roli klasycznego deprawatora, czerpiącego seksualną satysfakcję, ów zawiązek pożądania, nie tyle nawet z oglądania pornograficznych zdjęć, które jego już, jak się zdaje, nie interesują, ile z obserwacji chłopca. Na marginesie można dodać, że zasuszona, karykaturalna, ale też dość przykra cielesność Emila, właśnie chudość, blada cera, uciekające oko, jak to opisuje Schulz, martwa twarz, jednocześnie nadaje całej scenie charakter kulturowego toposu i pozwala myśleć z melancholią, ale i z ironią, jak to u Schulza, o XIX-wiecznych panoptykonach, gdzie ku przestrodze młodzieży prezentowano woskowe figury onanistów z przedwcześnie zdegenerowanymi ciałami. Niewykluczone wreszcie, że odsłania się tutaj szczególny sposób postrzegania ciała, które znajduje się w sytuacji aktu seksualnego. Coś, co można by nazwać właśnie spojrzeniem seksualnym narratora Schulza. Bo na co patrzy i co widzi Józef w pornograficznych fotografiach? W opisie Schulza przykuwają moją uwagę dwa określenia. Dziwne pozy, to po pierwsze, i delikatne ciała ludzkie. Pierwsze mówi o efekcie obcości, choć tekst nie pozwala stwierdzić, czy odnosi się on po prostu do repertuaru pornograficznych pozycji, czy zarazem sięga w głębsze doświadczenie freudowskiej niesamowitości, czy niesamowitego, którym w wyobraźni Józefa spowija się scena seksualna jako taka. Można jednak spekulować. Nie byłoby to przecież ani pierwsze takie spojrzenie Józefa, ani pierwsze poczucie niesamowitości w sierpniu. Więc w takim spojrzeniu owe delikatne ciała ludzkie, obnażone w tym sensie, że nagie, ale też dlatego, że odarte z wizualnych kodów rozumienia, tracą integralność. Okazują się kłębowiskiem kubistycznych lub biomorficznych kształtów o ciemnym statusie. I tu dygresja, że właśnie o takim spojrzeniu, jak mi się wydaje, Pascal Quignard pisał na przykład w Nocy seksualnej, że straszy obraz dwóch wetkniętych w siebie zwierząt, zwierza o podwójnym grzbiecie, zwierza w zwarciu. Albo Zebald w jednej ze swoich książek, podglądając przypadkowych kochanków na plaży, byli jednym ciałem, przyniesionym skądś z daleka, wieloczłonowym, dwugłowym potworem morskim, ostatnim egzemplarzem monstrualnego gatunku. Ale jeśli tak, to w pewnym napięciu do tego stylu widzenia pozostaje drugie sformułowanie, które indywidualizuje i jednak humanizuje ciała oglądane na fotografiach. Zdaje się ono ponadto zaprzeczać pornograficznym standardom przedstawiania, w których ciała są raczej mocne, niż delikatne, raczej ekspansywne, często zresztą zredukowane do genitaliów, z zasady pozbawione naddatku ekspresji, która mogłaby zakłócić transfer pożądania. Przypuśćmy jednak, że w powiedzeniu delikatne ciała ludzkie zawiera się nie tylko obraz fizyczności,
osób pozujących na fotografiach, ale także jakaś sugestia emocjonalnego odbioru. To właśnie delikatność byłaby owym punktum tej sceny. By opisać ciała pornograficzne w ten sposób, trzeba spojrzeć na nie inaczej niż z intencją wojerystycznego pożarcia. Jak zatem? Może tak, jak patrzy się u Schulza w ciemność, która, i tu cytat, wciska się pod powieki swym ciepłym pulsowaniem, milionowym rojowiskiem właśnie delikatnych dotknięć, a może tak, jak Józef patrzy na delikatną, tak starannie wychowaną, tak dobrze ułożoną Biankę? Może tak. Następna część nazywa się Figury zaburzenia. W pierwszym tomie historii seksualności Michel Foucault pisze o czterech figurach, na których począwszy od XIX wieku skupiała się zachodnia scientia sexualis. Owe cztery figury, uprzywilejowane przedmioty wiedzy, cele i punkty zaczepienia dla poczynań władzy. To kolejno, tak pisze Foucault, histeryczna kobieta, masturbujące się dziecko, maltuzjańskie stadło i dorosły perwers. Autorzy innego tomu, Historii ciała, nazwali te figury figurami zaburzenia. Z jednej strony dlatego, że drążyły one fundamenty mieszczańskiego rozumu erotycznego z przełomu XIX i XX wieku, dla którego najwyższą wartością była reprodukcja, czyli jak oni piszą, zaprowadzenie seksualności ekonomicznie użytecznej i politycznie zachowawczej. A z drugiej strony dlatego, że jako formy seksualności nieukierunkowane na płodzenie zostały w dyscyplinujących dyskursach epoki, na przykład psychiatrycznym, pedagogicznym czy społecznym, naznaczone piętnem seksualnych aberracji. W prozie Schulza odnajdziemy co najmniej trzy spośród nich. Kontury drugiej i czwartej zarysowują się już w scenie inicjacji Józefa, którą przed chwilą cytowałem. W sierpniu narrator opisuje także histeryczne ciała ciotki Agaty, tu cytat, sam aromat męskości mógł dać impuls tej zaognionej kobiecości do rozpustnego dzieworództwa, a także jej córki Łucji, której płoniąca się pod spojrzeniem skóra, tu pisze Schulz, zdradza sekrety nadwrażliwego panieństwa. Tak rozumianych figur zaburzenia jest jednak u Schulza więcej niż cztery. W innych opowiadaniach katalog rozszerza się przecież o takie postaci jak pan Karol, wdowiec słomiany o ciele znękanym od nadużyć, fetyszysta z Szloma, czy udręczony seksualnie Edzio, który nocami podgląda śpiącą Adelę. Do tego jeszcze powszechna rozwiązłość ulicy Krokodyli z jej sklepami, które okazują się domami rozpusty. Do tego jeszcze umizgi Jakuba do młodszego kelnera Adasia w sanatorium pod Klepsydrą. I przede wszystkim wojeryzm Józefa, który w tym samym opowiadaniu podgląda pokojówkę falliczną lunetą nadesłaną w zastępstwo pewnej książki pornograficznej. Do tego sytuacje domowe, seksualne schadzki Adeli z subiektami i może najważniejsze, lubieżne seminaria starca Jakuba z młodymi szwaczkami. Na pierwszy rzut oka seksualność w prozie nie jest może tak natarczywa i tematycznie zaborcza jak w grafikach, lecz już ten krótki spis nakazuje zdystansować się wobec tych odczytań, właśnie dualistycznych, które skłonne są rozdzielać szulcowskie regiony ducha i ciała. Tak na przykład Jerzy Ficowski bardzo próbował oddzielić prozę od twórczości rysunkowej i graficznej. Pisał na przykład, proza stała się domeną mitu, rysunek pokątną dziedziną seksu. Ale sam Schulz, odpowiadając na pytanie Witkacego, czy w jego rysunkach przejawia się ten sam wątek, co w prozie, zadeklarował, jest to ta sama rzeczywistość, tylko różne jej wycinki. Materiał, technika działają tu jako zasada selekcji.
w szkicu Dwa światy romantyczne o Brunonie Schulzu i Witoldzie Gombrowiczu, opublikowanym w 1938 roku w Skamandrze, Henryk Vogler nazywa Schulza poetą ciała. I tu dłuższy cytat. Zauważmy, jak wiele uwagi poświęca Schulz ciału. Stąd krok do zrozumienia wielkiej roli, jaką w obrazie świata odgrywa płeć i jej sprawy. Rzeczywiście wystarczy bacznie wpatrzyć się i wsłuchać w ten świat, aby dojrzeć tam i dosłuchać się tajnego rytmu krwi, z jakim wszechpotężny seksus odzywa się z głębin. Na pozór jest inaczej, ale gdzieś głęboko na spodzie, w gąszczu gałęzi drzewnych, których śliskie odnogi plączą się i obejmują jak nagie ramiona, gdzieś wśród wiosennego rozkwitania czy dojrzałości letniego, martwego sezonu, pulsuje z siłą gorącego źródła płodna moc żywotna, ze wszystkich stron zdaje się dochodzić głuche wołanie. Schulz jest piewcą tego sensualizmu, jest genialnym opisywaczem zewnętrznej strony świata, poetą ciała i jego spraw. Właśnie poeta ciała. Zastanawiające, że Zbigniew Grabowski, autor powieści Ciszy lasu i Twojej ciszy, swego czasu głośnej ze względu na wątki homoerotyczne, używa właśnie tego określenia w przedmowie do pierwszego polskiego wydania Kochanka Lady Chatterley, Lorenza. Czytamy tam: poeta ciała i płci, oto czym był Lorenz na tle dzisiejszej literatury angielskiej. Konflikty miłosne, gra dwojga serc, tajemnice przyciągania się mężczyzny i kobiety, manifestacje instynktu, bezdroża pragnienia. Oto jego królestwo. Jak wiadomo, Kochanek Lady Chatterley, edycja angielska 1928, a polska 1933, a więc to książka rówieśniczka Sklepów Cynamonowych, został ocenzurowany zarówno w angielskim, jak i w polskim wydaniu. Sam autor zaś, przedwcześnie zmarły w 30 roku, uchodził za jednego z naczelnych pornografów epoki. Jak trwała była to etykieta, pokazują dzieje tej powieści. Pełna edycja ukazała się w Anglii dopiero w 1960 roku, po procesie sądowym, a w języku polskim pierwszy odtajniony fragment można było przeczytać w Literaturze na świecie 13 lat później. Prozy Schulza nigdy nie ocenzurowano z powodu obyczajowości. Dzisiaj jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że choć u Lorenza wiele z niepublikowanych wcześniej fragmentów w sposób obrazowy przedstawia sytuacje seksualne i to opisywane niekiedy za pomocą słów uznawanych za obsceniczne, których użycie autor czuł się w obowiązku uzasadniać w przedmowie, takich jak w przykładzie Bronisława Zielińskiego. Zrobiła sobie dobrze, się spuścił. Obrzmiały fallus, ale także mały, miękki penis, śliczny i niewinny, to tak dodam. A jego bohaterowie rozmawiają o seksie z otwartością, której w języku Schulzu nie ma, to przecież żaden z tych opisów nie jest tak bezlitosny dla ciała rozpalonego pożądaniem, jak opis Tłui, która uderza mięsistym łonem z wściekłą zapalczywością w pień bzu dzikiego. Z pewnością jednak, by powrócić do Foucaulta, ani Lorenz, ani Schulz nie pletli girlandów z dyskursu i seksu. Tą żartobliwą metaforą Foucault określał takie fakty dyskursywne, które pod pozorem demokratyzacji seksualności uczestniczą w procesie odwrotnym, czyli służą instytucjom do jej kontrolowania albo komercjalizowania. Tu cytat. Rozprzestrzenianie się zjawisk o charakterze seksualnym za sprawą powiększania zasięgu władzy. Umacnianie się władzy, dla której każdy z cząstkowych przejawów seksualności stanowi płaszczyznę interwencji. Powiązanie to, zwłaszcza począwszy od XIX wieku, wzmacniane jest i zastępowane przez niezliczone korzyści ekonomiczne, które za pośrednictwem medycyny, psychiatrii, prostytucji, pornografii rozgałęziły się, zarazem na analityczne pomnożenie rozkoszy i wzmocnienie kontrolującej ją władzy. W tym skomplikowanym napięciu między władzą, wiedzą i rozkoszą
zarówno Lorenz, jak i Schulz, jak mi się wydaje, próbowali stawać w swojej twórczości po stronie rozkoszy, więc jak się zdaje, po stronie ars erotica. Lecz każdy w odmienny sposób. Ten pierwszy, pisząc swoją pornografię, ośmielił się przedstawić seksualność kobiecą za pomocą języka, który nie tylko nie umacniał mizoginicznych mitów medycznych, takich jak histeryzacja kobiecego ciała, czy literackich, jak na przykład demonizacja kobiecego ciała, ale w szerszym kontekście dotyczył polityki reprezentacji. Podważał patriarchalne strategie konstruowania cielesności, opierające się na milczeniu, na przemilczeniu i na moralnym zobowiązaniu do czystości. Bo w Kochanku Lady Chatterley Lawrence jest pisarzem afirmatywnym. Zdrada małżeńska i klasowy mezalians, jakich dopuszcza się jego bohaterka, nie staje się dla narratora okazją do jej moralnego potępienia. Jest przeciwnie, to miłość fizyczna, a nie ideał miłości, jest dla jego bohaterki źródłem indywidualnych doświadczeń formujących, które prowadzą ją do upodmiotowienia i czynią jej życie znośnym. U Schulza doświadczenie seksualności jest przeważnie doświadczeniem negatywnym. Nie dlatego jednak, by wiązało się z jakimś moralizatorskim potępieniem praktyk seksualnych zasugerowanym w prozie czy w pracach plastycznych. Takiego moralizatorstwa u Schulza nie ma, oczywiście. Seksualność rozgrywa się u niego w ogóle poza moralnością. Wydaje się, że jest celem sama w sobie. A negatywny charakter schulzowskiego erosa, jeśli można tak powiedzieć, polegałby na tym, że nie prowadzi on do katartycznych przekroczeń. A jeśli już, jak w przypadku ojca, któremu masochistyczne seanse z Adelą pozwalają raz jeszcze skondensować się w swojej formie, zawsze zagrożonej rozpadem i rozpadającej się coraz bardziej, trwają one zaledwie moment i zostawiają po sobie spalony popiół pożądania, jak w ulicy Krokodyli, gdzie czytamy: przekroczywszy pewien punkt napięcia, przepływ zatrzymuje się i cofa. Atmosfera gaśnie i przekwita, możliwości więdną i rozpadają się w nicość. Bo twórczość Schulza zaludniają figury udręki, jak mi się wydaje. Niektórzy, gdyby nie schulzowski komizm, mogliby spotkać się z Tropmanem z Batajowskiego Błękitu Nieba. Narkotyczna moc pożądania, którym Schulz podtruwa swoich literackich i graficznych bohaterów, jest tu niemal absolutna. W tym sensie zasługuje on na osobny rozdział w historii polskiej seksualności, której co prawda jeszcze nie napisano, lecz która bez wątpienia trwa, wbrew temu, co twierdzą dawni i dzisiejsi senatorowie. Kolejna część nazywa się Miejsce bezpieczne. Uprzywilejowaną konwencją pornografii jest realizm. Jerzy Ziomek na przykład pisze, że pornografia to skrajny przypadek faksymilowania. Zeuxis miał w ten sposób namalować winogrona, aż do obrazu zlatywały się wróble. Obrazy Zeuxisa to pornografia dla smakoszy. Wystarczy pod pobudzenie ptasiego apetytu podstawić pobudzenie seksualne. Baudrillard idzie o krok dalej i mówi o nadmiarze widzialnego, o hiperrealności, którą epatuje pornografia. Tu cytat: wszystko to staje się zbyt prawdziwe, zbyt bliskie, by było prawdziwe. Porno to kwadrofonia seksu. Dorzuca trzecią i czwartą ścieżkę do aktu płciowego. To halucynacja wszechwładnego detalu, która ujawnia, i to znowu cytat, bezlitosną, mikroskopową prawdę seksu. Dla francuskiego filozofa w tym akcie obnażenia równie ważne jest pornograficzne spojrzenie, owo żarłoczne, męskie spojrzenie wojerysty. Największą ekscytację przynosi takiemu spojrzeniu nie tyle widok na gości, ile nieskrępowana wizualna penetracja ciała, niczym penetracja zwłok w prosektorium.
I tu pisze, dlaczego poprzestawać na nagości, na genitaliach, skoro obsceniczność to sprawa przedstawienia, a nie seksu, to należy zgłębić samo wnętrze ciała i trzewia. Kto wie, jaką rozkosz przyniosłoby wizualne ćwiartowanie, widok błon śluzowych i mięśni gładkich. I tu na marginesie dodam, że podobnie ulema, zmyślony przez niego artysta Cezary Strzybisz, właśnie ten aspekt pornografii miał podkreślać w swoich pracach z wymyślonego przez Lema cyklu Nekrobie. Byłyby to przedstawienia seksu grupowego na zdjęciach rentgenowskich, zwanych ulema pornogramami. A więc trzewia seksu, hiperrealizm, szaleństwo widzialności? Wydaje się, że nie ma nic odleglejszego od Schulza. Jego twórczość, zwłaszcza pisarska, chętnie operująca elipsą, niedopowiedzeniem, ornamentem, metaforą, mitologizacją, ale też ironią, czarnym humorem, groteską, czy jak sam pisał, panmaskaradą, a więc środkami, które na przykład Ziomek uważa za antypornograficzne, mogłaby uchodzić za przeciwieństwo faksymilowania. Również jego twórczość graficzna, nawet jeśli znacznie bardziej dosłowna niż proza, zawiera w sobie zbyt wiele deformacji, zbyt silnie zindywidualizowaną wizję artystyczną, by móc pomieścić się w tak nakreślonych ramach. Może zatem powinienem raz a dobrze odrzucić podejrzane asocjacje, które w tym moim wystąpieniu połączyły Schulza z pornografią. A jednak sądzę, że nie. Przynajmniej nie zupełnie. Nić między jednym a drugim światem przebiega raczej pod powierzchnią albo za kulisami wyobraźni, a nie na poziomie oczywistości. Pierwsze skojarzenie, i to cytat z Ziomka. Gdyby gabinety figur woskowych nie były jednak żartem, gdyby miały tematykę erotyczną, byłyby bliskie pornografii, pornografii doskonałej. W tych słowach Ziomka z pewnym zdumieniem przeczuwam klucz do erotyki Schulza. Bo myślę, księga bałwochwalcza jako gabinet erotycznych figur woskowych, undula jako seksualna nadmarioneta, schulzowskie kobiety sadystki jako lalki. A w ślad za tym przychodzi drugie skojarzenie – pornotopia. Pojęciem tym Steven Marcus nazwał seksualną utopię produkowaną w utworach pornograficznych. Pornotopia istnieje na mocy pewnego paktu, nazwijmy go paktem pornotopicznym. Zgodnie z nim świat w niej przedstawiony przybiera postać seksualnego hipogramu, jest przestrzenią totalną, skonstruowaną za pomocą silnie skonwencjonalizowanych i powtarzalnych elementów, których jedynym zadaniem jest intensyfikacja pożądania. By wejść w ten przejaskrawiony, nieprawdopodobny świat, odbiorca, a u Marcusa mowa zwłaszcza o męskim odbiorcy, musi zawiesić swoje poczucie realności. Jeśli mu się to uda, będzie mógł w fantazmatycznej enklawie, tak pisze Marcus, w owym miejscu bezpiecznym, jakie powstaje między nim a utworem, zaspokoić pożądanie, nie obawiając się represji społeczno-obyczajowych. Przepraszam bardzo, slajdy w stronę. Pornotopia więc według Marcusa jest doskonałą, zamkniętą, samowystarczalną całością, która rządzi się jak każda utopia swoimi prawami i która poza nimi nie mogłaby zaistnieć, odsyła więc tylko do siebie. Jej specyfice ściśle podporządkowuje się konstrukcja miejsca, czasu i bohaterów. Dlatego miejsce akcji w pornotopii zwykle jest ledwie naszkicowane i stanowi pretekstowe tło dla działań bohaterów. Pozbawione jest naddatku rozpraszających detali, chyba że pomagają one zaprezentować obiekt pożądania.
czas w pornotopii to wieczne teraz, nawet jeśli odnosi się do czasu historycznego, by uzasadnić na przykład szczątkowość fabuły, to krzyżuje się zawsze z bezczasem, w którym nic nie zakłóca możliwości spotkania. I wreszcie bohaterowie. Baudrillard powie o nich brutalnie, lalki z genitaliami. To chyba zbyt brutalne, choć prawdą jest, że w pornotopiach postaci sprowadzają się do ciał działających z mechaniczną niezawodnością, nieludzko odpornych na zmęczenie i niewyczerpanych. W typowych pornotopiach patriarchalnych ta redukcja skupia się głównie na postaciach kobiecych, oczywiście. Tu cytat. Najczęściej bohaterka nie ma rodziców, byłych partnerów czy znaczących bliskich. Nie ma przeszłości, cech indywidualnych, przekonań religijnych czy politycznych. Cechuje ją przede wszystkim płeć i pragnienie. Jest zawsze gotowa do odegrania swojej roli w pornoteatrze. Jak choćby bohaterka historii O, zredukowana do pierwszej litery imienia. Pornotopia posługuje się także specyficznym rytmem narracji, który opiera się na grze między rozwojem fabuły a scenami przerywnikami. Linda Williams zauważyła, że struktura ta przypomina klasyczny hollywoodzki musical, z tym, że w pornotopii numery śpiewane zostały zastąpione numerami erotycznymi. Konstrukcja pornotopii, podobnie jak musicalu, opiera się właśnie na umiejętnym budowaniu napięcia między standardową, linearną czy przyczynowo-skutkową narracją fabularną, a znaczącymi epizodami, które ją przytłaczają i objętościowo, i jakościowo. To one stanowią główny przedmiot zainteresowania twórcy i odbiorcy pornotopicznego. Myślę więc, Księga Bałwochwalcza jako pornotopia masochistyczna. Można w niej odnaleźć podobne zabiegi. Do aktów bałwochwalczych dochodzi u Schulza zwykle w nieokreślonych, fantazmatycznych enklawach, w zaciemnionych buduarach, w których jedynymi meblami są przerośnięte kanapy lub trony, podporządkowane regule eksponowania pożądanego obiektu, spoczywających na nich postaci kobiecych, a zwłaszcza ich nóg i najważniejszych stóp. Albo na tle naszkicowanego miasta, zaczarowanego miasta, jak podpowiadają tytuły dwóch grafik. Na kilku grafikach można rozpoznać fasady rzeczywistych budynków drohobycza, jednak na innych przestrzenie prywatne i miejskie przenikają się. Krajobraz miejski w irracjonalny sposób zostaje zassany do buduaru, na przykład w grafikach Bestie, Ogiery i Eunuchy, Plemię Pariasów czy Księga Bałwochwalcza. To przestrzeń utopijna w tym sensie, że absolutnie plastyczna, poddana władzy marzenia. Podobnie z czasem, którego upływ został w Księdze Bałwochwalczej zawieszony. Jedynym jego przejawem jest noc, sygnalizowana czernią nieba i tytułami niektórych prac, jak na przykład Undula idzie w noc, Undula w nocy. Jedyną jego funkcją ciągłe podtrzymywanie fantazmatu. Żadnych zegarów, żadnych kalendarzy, tylko gęsta, pozbawiona gwiazd noc. Giniard powiedziałby noc seksualna może. W tak przygotowaną czasoprzestrzeń Schulz wprowadza figury kobiece. Ich zdyscyplinowane ciała, fetysze posłusznie zatrzymane w zadanych im teatralnych pozach, są zawsze gotowe, by odtwarzać sadomasochistyczny scenariusz. Oto gesty, dla których zostały powołane. Page w dłoni, nieusatysfakcjonowane spojrzenie, noga założona na nogę, but na obcasie podsunięty do celebrowania. Bohaterki Księgi Bałwochwalczej w tych kilku erotycznych gestach odnajdują, jak w pornotopii, uzasadnienie istnienia. Ich nieprzeniknione twarze milczą na podobieństwo manekina. Imię najważniejszej z nich, Undula, odnosi się do ruchu falowania, do rozprysku piany, do strumienia wody, lecz jest w jej imieniu może nie tyle metafora zmienności, jak niektórzy badacze i badaczki przypuszczają, ile może prościej
gwałtowna energia pożądania erotycznego, które zostało w Unduli obsadzone przez rysownika. Księga Bałwochwalcza w swojej strukturze nie jest dziełem zmiennym. Jest przestrzenią powtórzenia i znieruchomienia. Składa się ze spetryfikowanych aktów pożądania. Szczątkowe fabuły zasugerowane w tytułach niektórych grafik, jak Na cyterze, Undula u artystów, Zuzanna i starcy, nie prowadzą przecież do żadnego rozwoju akcji, która spajałaby kolejne plansze opowieścią. To, co je ze sobą łączy, to fantazja masochistyczna, samoreprodukująca się, powtarzalna, imperatywna. Tu cytat. Opowieść niczego nie ujawnia, niczym nie zaskakuje, nie przynosi żadnej nowej wiedzy. Jedynie nadaje coraz większą intensywność temu, co już wiemy. Pozornie niezwiązane elementy są w rzeczywistości połączone, ale to różne odmiany tego samego. Myślę, że te słowa, którymi Susan Sontag scharakteryzowała historię oka Bataille'a, mogą opisać także fenomen Księgi Bałwochwalczej. I to ostatnia część, najkrótsza, nazywa się Poetyka perwersji. To jednak, co w erotyce Schulza najintensywniejsze, pozostaje ukryte. Inaczej więc niż w pornografii. O niej można powiedzieć to, co Marquis de Sade powiedział o filozofii. Jakkolwiek ludzie by się tego obawiali, pornografia powinna pokazać wszystko. Nawet najśmielsze grafiki i rysunki Schulza nie pokazują wszystkiego. Artysta doprowadza nas do pewnej granicy i nagle się zatrzymuje, jakby na chwilę przed rozwiązaniem. Bo uniesiony Page nie opadnie na plecy. Skrzyżowane nogi Unduli nie rozstąpią się. Ogiery z grafiki Ogiery i Eunuchy nie następują na odwrócone ciało. W traktacie o manekinach Jakub upada przed Adelą na kolana, ale przecież nic więcej nie zobaczymy, nie przeczytamy. Tuż przed tym momentem kulminacyjnym Adela prosi o przymknięcie oczu na to, co się za chwilę stanie. I Schulz przymyka nasze oczy. Jeśli Państwo pamiętają, przekreślając kilka linijek tekstu myślnikami. Dlaczego? Ze wstydu? Ale wstyd ten nie powstrzymał go przed odsłonięciem swojej twarzy na wielu masochistycznych grafikach i nieraz dużo bardziej drastycznych rysunkach. Może więc ze strachu przed społeczeństwem, które miało go osądzić? Może. Nie byłaby to przecież pierwsza, ani z pewnością ostatnia próba takiego kompromisu w literaturze. Czy można by powiedzieć, że Schulz w tych kilku przemilczanych scenach z traktatu o manekinach i to niewątpliwie najważniejszych erotycznie scenach w jego prozie, posługuje się poetyką erotyzmu kneblowanego, jak przed nim choćby Sienkiewicz, tak opisał Sienkiewicza Ryszard Koziołek. Czy Schulz, tak jak Sienkiewicz, musi szukać ujścia w figurach pośrednictwa, dowcipie, aluzji, peryfrazie, metonimi? Myślę, że chyba nie. Schulz nie ukrywa tych scen po to, by w ten sposób ukrywać siebie i swoją twórczość przed policją obyczajową. Nie robi tego po to, by zakamuflować obecny w nich ładunek erotyczny. Bo przecież to napięcie wcale nie maleje pod wpływem tej elipsy. Jest wprost przeciwnie. Atmosfera zagęszcza się. Ukrywając, Schulz intensyfikuje pragnięcie odsłonięcia, prowokuje do myślenia o ukrytym. Zachęca do przekroczenia granic opisu, już na własne ryzyko. W tym sensie jego technika opisu erotycznego realizuje dialektykę perwersji, wciągając czytelnika i czytelniczkę w
pragnienie dopowiedzenia nieprzedstawionego. Nieśmiałe transgresje tekstu przejmuje wyobraźnia odbiorców. Wbrew pozorom może nie tak daleko stąd do pornografii. Zdaje się, że wiedział o tym Gombrowicz. Jego pornografia cała składa się z perwersji niedokonanego erotyzmu. W decydującej scenie tej powieści Henia niedbale trąca stopą stopę Karola. Innym razem ona i Karol znikają w zaroślach. Nic więcej. A jednak Wacław, który podpatrywał młodych, samemu ukrywszy się w krzakach, przyzna potem nie bez satysfakcji. Czy pan uwierzy, że ja na podstawie tej próbki, cośmy oglądali, zrekonstruowałem myślowo wszystko, co między nimi jest możliwe? Całość ich obcowania.